Cześć, mam na imię Kasia, prowadzę bloga Piąty Pokój, na którym udowadniam, że starym przedmiotom warto dawać drugie życie. Na przykład dzisiaj z takiej sfatygowanej skrzyni po zegarze zrobię bardzo fajną szafkę na klucze. Do wykonania szafki na klucze potrzebne będą. Na samym początku zmatowię powierzchnię szafki papierem ściernym. Nie będę tego robiła idealnie, nie będę zdejmowała całej farby, bo nie chcę, żeby powierzchnia szafki była gładka. Po szlifowaniu powierzchnię dokładnie odpyliłam, a teraz przed malowaniem muszę zabezpieczyć szybkę taśmą. Dokładnie rozmieszam farbę, bo dawno jej nie używałam. Używam pędzla, bo zależy mi na tym, żeby było widać pociągnięcia i taką niedoskonałość. Nałożyłam już dwie warstwy farby. Farba wyschła. Zdejmę teraz taśmę zabezpieczającą. Przyszedł czas na wyznaczenie sobie miejsc pod haczyki. Zanim zacznę wiercić, muszę pod tę szafeczkę podłożyć to, co miałam pod ręką, czyli taśmę. Nie chcę uszkodzić blatu. Wcześniej już wymierzyłam sobie plecki. Wiem, że mają 52 na 22,5 cm. I taki właśnie kawałek jakiejś starej tapety, którą znalazłam w szafce, teraz dotnę. Tapeta już jest docięta. Rozrobiłam sobie klej do tapet i cienką warstwą posmaruję plecy szafki. Następnie przyklejam tapetę. Przyda się szmatka do tego, żeby docisnąć ją mocno, szczególnie na brzegach i w rogach. Teraz, żeby odnaleźć dziury, które przecież zakleiłam, gwoździkiem delikatnie przebiję tapetę. Od tyłu przełożyłam śrubki i przykręcam haki. Żeby ułatwić sobie otwieranie i zamykanie szafeczki, pozostaje tylko przykręcić gałkę. To wszystko. Pamiętacie tę starą skrzynię po zegarze? Teraz prezentuje się tak.